Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8:13. Witam Państwa raz jeszcze, witam naszego gościa. Dzisiaj prezes Śląskiego Banku Żywności, pan Jan Szczęśniewski. dzień, dzień, dobry. dzień dobry. witam serdecznie. Nowy rok, no już parę dni minęło, ale jednak zawsze to jest jakiś taki optymizm u progu nowego roku. A jednak muszę zapytać, czy patrząc z perspektywy ubiegłych lat na ten nowy rok, to będzie rok, gdzie będzie mniej głodnych? Głodnych ubywa w Polsce? Znaczy, ja ten rok y, ciągle jestem niepoprawną optymistą i może dzięki temu udaje mi się pokonać wiele problemów, które mnie, y, pomimo że są trudne, nie przytłaczają. Y, powiem, że ten rok wydaje mi się być kluczowym, dlatego że w tym roku już w bardzo skutecznie zadziała ustawa o zapobieganiu marnowaniu żywności. W ubiegłym roku przyjęta i podpisana przez pana prezydenta, w tym roku nabiera rozmachu. No i myślę to, sobie, no, że to, będzie kluczowy. Uprzedził pan drugie pytanie, ale no dobra, to ust ustawie za chwilę to jed okay. jednak za wróćmy do pytania, czy, czy ubywa. Będzie? no Myślę sobie, że na razie jesteśmy na etapie zespakajania głodu. Bo problemem Europy, co było podstawą do uruchomienia różnych programów pomocowych, choćby tego programu operacyjnego Pomocy Żywnościowa, było stwierdzenie, że aż 25% populacji społeczności Unii Europejskiej dotknięte jest problemem niedożywienia. Czyli niewystarczającą ilość posiłków spożywamy, ja już pomijam ich wartość, że tak powiem, jakościową. Czyli ludzie nadal są głodni, już może nie aż tak bardzo jeszcze jak parę lat temu, ale nadal mają poczucie głodu. I póki nie dotkniemy tego momentu, nie dotrzemy do tego momentu, że pierwszą potrzebą będzie zaspokojenie głodu, to nadal musimy powiedzieć, że ludzi potrzebujących naprawdę jest sporo. No choćby sam fakt, że program dociera prawie do 1,5 miliona ludzi, którzy są zakwalifikowani jako konieczność. I na I tym tle pobrać. Polska, a zwłaszcza nasz teren, teren, który podlega śląskiemu bankowi żywności, na przykład, wygląda lepiej gorzej czy średnio? Znaczy mamy poczucie tego, że, że wyhamowaliśmy ten proces, bo różne były przyczyny, zmiany infrastrukturalne, zmiany sposobu funkcjonowania przemysłu, ograniczenia, to spowodowało, że wiele osób jednakowo już było dotknięte tym problemem, i mogę z całą satysfakcją powiedzieć, że z ilości osób zgłaszanych przez ośrodki pomocy społecznej do objęcia pomocy. Są z roku na rok są coraz mniejsze, i to jest ten ewidentny sukces, tak statystycznie rzecz biorąc. Ba, ludzie już teraz pytają: a czy mogą liczyć na więcej owoców, na więcej warzyw, czyli mają już poczucie tego, że poprawa wyżywienia to jest również zmiana sposobu diety. Zmiana tej diety, że nie tylko chodzi o zapchanie, że tak powiem, brzucha, wypełnienie brzucha czymkolwiek. Już ta świadomość, że posiłek może być kaloryczny, może być zdrowy, może być jakościowo lepszy, zaczyna coraz większe znaczenie odgrywać u osób potrzebujących, a u rodzin kupujących racjonalne zakupy. Mam nadzieję, że tak się stanie. Proszę wybaczyć to pytanie, ale ono czasem wraca, czy nie utrwalamy yy, takich roszczeniowych postaw, bo czasem się mówi, że wszystkie programy socjalne trochę do tego prowadzą, że ci, którzy z nich korzystają, odzwyczajają się od starania się o Yy, swoją sytuację, o dochody na przykład, no, zwłaszcza tych, którzy nas słyszą i którzy są w trudnej sytuacji, proszę o wybaczenie, ale odpowiedzmy sobie na to pytanie. No, no w rzeczy samej tak to jest. Yy, jest pewna część osób, które są roszczeniowe i o na co dzień się spotykamy. To są niewielkie grupki, prawda? Z góry wszystkich przepraszam, mówimy o jakimś marginesie. Rzeczywiście potrafią zdrowi, pełnosprawni mężczyźni, potrafią stać obok. I patrzą na to, jak ciężko ludzie pracują w magazynie, ile muszą ton udźwigać, bo to każde przywiezienie towaru to najpierw trzeba zapakować do samochodu, potem z samochodu wypakować, posegregować i znowu z tym samym. Czyli 100 kg przekazanej żywności to tak jakby cztery razy dźwigać te owe 100 kg. I te osoby patrzą, jak. Inni ludzie ciężko pracują, a on przyjechał tylko po to, mu się należy pomoc. I nie jest chętny do udzielenia pomocy, ale pracujemy nad tą podstawą, uzmysławając im jedną rzecz, że chcąc oczekiwać pomocy, musi zrobić cokolwiek, by ta pomoc była możliwa. Ten margines, ma pomocy dostaniesz, ale żeby więcej oczekiwał, musisz być w gronie tych, którzy się przyczyniają do tego, że ta pomoc jest możliwa, ona nie spada sama w sobie, nie wypełniają się w nocy yy, różką czarodziejską nasze magazyny, towarę trzeba jej przywieźć. Rozumiem, że ten margines nie przesądza o sensowności Absolute. całego Absolute. programu. Pan wspomniał o tym, że w tym roku będzie w pełni obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ona została w, mniej więcej w połowie, w lipcu zeszłego roku przyjęta, podpisana przez prezydenta no i działa. Tych kilka miesięcy już wystarczy, żeby jakoś oszacować, czy ona skutecznie... Przypomnijmy, że ona polega na tym, jej zapisy polegają głównie na tym, że sklepy, zwłaszcza te duże sklepy, mają obowiązek podpisać umowę z jakąś organizacją, czy z organizacjami, które Wejmą no, nadwyżkę żywności, która się może za chwilę zmarnować, żeby się nie zmarnowała, a ma trafić do, do organizacji. Jeśli nie, jeśli się jednak zmarnuje, bo będzie się utrzymać do ostatniej chwili i termin się skończy, to będą kary, pewne umowne kary, no ale to na to przyjdzie pewnie poczekać. No, rzeczy samej Ustawa rzeczywiście była na etapie, jeszcze jest trochę na etapie takiego organizacyjnego dopinania, no bo tu muszą zadziałać dwa mechanizmy. Wola i procedury uruchomione w placówkach handlowych, czyli te na razie do 400 metrów, potem, za, po okresie przejściowym do 200. To muszą być procedury przeszkoleni pracownicy, również mentalnie przygotowani, bo to jest dla nich dodatkowa praca, w godzinach swojej pracy, więc jak gdyby świadomość tych ludzi, że pracują dla, dla na na dobro drugiego człowieka, a nie biznesu firmy, yy, czyli wybranie towarów jakościowo dobrych. To nie chodzi o to, że w terminie przydatności to po pierwsze, primo i zawsze, ale w przypadku owoców i warzyw musi być to jednak towar pełnowartościowy. Tak się umówmy. To nie chodzi o to, żeby przesunąć ciężar utylizacji z jednego miejsca na drugie, do innej organizacji. I to jest po pierwsze. No po drugie musi być organizacja pozarządowa gotowa organizacyjnie, czyli sprzęt, magazyn, zaplecze, to musi wszystko być na tyle przygotowane, byśmy nie popadli w kłopoty związane z warunkami higienicznymi. I tu jest pytanie, czy to jest? Bo Pan już nieraz mówił o tym, że czasem brakuje takich organizacji, czasem brakuje im środków i możliwości, czasem się rzucają trochę z motyką na słońce. O ile sklepy istnieją mm. i żywność istnieje i się będzie marnować, jeśli się o nią nie zadba, tak. o tyle musi być ta druga strona. No właśnie. I czy jest? No, nie nas... do końca jesteśmy przygotowani tutaj z zatroskaniem, co powiedzieć, ale myślę sobie, że dobrze, że o tym mówimy, że jakby, co tu dużo mówić, głównym i wiodącym partnerem jest każdy samorząd, bo przecież ta pomoc trafia do mieszkańców konkretnej miejscowości. To nie, nie kierujemy tej pomocy do Kosmitów, konkretni ludzie, konkretni mieszkańcy. Więc jak gdyby wpisuje się to zadanie i doskonale i naprawdę Bogu dzięki za to, że taka ustawa jest, że y, wiele problemów, z którymi sobie nie radzą samorządy, no, przede wszystkim z powodu niewystarczającej ilości środków, y, jest szansa, żeby wykorzystać ten potencjał, nie rozglądać się wokół może Unia albo ktoś nam coś tam da, tylko wykorzystajmy ten potencjał, który jest. Ogromny potencjał w każdym De facto, w sklepie większy albo mniejszy, ale jest. Ale żeby to się zadziałało, musimy odpowiedzialnie do tego programu podejść, bo to jest po pierwsze żywność, czyli bezpieczeństwo. Po drugie, publiczne pieniądze. To potem trzeba w jakiś prosty, minimalny sposób, ale jednak już rozliczyć. I odpowiedzialność na tym, w jaki sposób to będzie w danej miejscowości przebiegać, ja uważam, że w dużej mierze jest to zadanie dla samorządu, który musi pomóc w uruchomieniu, aby ta ustawa mogła wejść w życie. Powinien... U mnie w mojej miejscowości, a potem, potem tylko pomagać tej organizacji albo ją wspierać. No właśnie, pan, pan mówi o organizacji, wziąć. czyli samorząd z państwa perspektywy powinien sam wziąć to na siebie, czy wesprzeć powstanie organizacji? rozzejrzeć. rozejrzeć. Odnoszę wrażenie, każdy samorząd ma zawsze, chwali się tym i nie dziwię się, jak wiele posiada na swoim terenie organizacji pozarządowych. Trzeba sprawdzić na ten ogromny potencjał, ile w tym wielkim gronie organizacji pozarządowych jest takich, które są gotowe codziennie pracować, bo większość organizacji działa spontanicznie, działa okazjonalnie, działa w innej sferze. Tu musi być praca codzienna, muszą być warunki techniczne, lokalowe zasoby, i to uruchomienie, to powiedziałbym ten impuls, aby tak się działo, ja uważam, jest po stronie każdego samorządu. A, A dużo, potem, dużo takich się... organizacji nam brakuje. No ja myślę, regionie? że tak na dobrą sprawę to w każdej miejscowości, bo potencjał jest ogromny. No jeśli popatrzymy. Ja nie mówię o małych miejscowościach, ale te większe. Te takie naprawdę miejscowości 50 i więcej tysięcy ludzi, to takie zadanie jedną organizacją może przerosnąć. A są samorządy, które mówią, nie ma problemu, bo my nie mamy biednych, nie mamy głodnych więc w ogóle nie ma o czym mówić. To znaczy, powiem tak, nie ma takich samorządów, które by tak miały z odwagą i poczuciem odpowiedzialności tak powiedzieć, nie mogą stwierdzenia padają, że problem jest minimalny, że w jakiś sposób się go rozwiązuje. No wszystko zależy od tego, co rozumiemy przez rozwiązanie problemu, bo jeśli ktoś uważa, że miska zupy na dzień rozwiązuje problem, no może mieć takie poczucie, natomiast to jest dalekie od prawdy. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, niedożywienie. Można teraz naprawdę odżywić nasze społeczeństwo i mieć poczucie tego. Że będziemy gotowi, żeby być sprawnym intelektualnie i fizycznie, by w nowoczesny sposób rozwijać nasz kraj. Zapytam jeszcze o program operacyjny pomoc żywnościowa, bo to jest program finansowany ze środków unijnych. Kończy się ta perspektywa finansowa mhm. ostatni rok teraz, będzie nowa. Podsumowanie tego okresu i przewidywania na przyszły to dobre myśli? Ja myślę, że w tej chwili troszkę. Jest trudno odpowiedzieć, jakie będą narkowania <laughs> na kolejną edycję, czyli nowy parlament. Są rozmowy bardzo, bardzo intensywne, natomiast no jeszcze nic nie jest przyjęte. A Jeszcze ten, który budżetem. się kończy okres? Był A dobry? ten, który się kończy, ma bardzo dobrą perspektywę. Właśnie w tych dniach odbyły się takie robocze rozmowy podsumowujące i chcę powiedzieć z wielką satysfakcją, bo to jest sukces i rządu, i ministerstw, i organizacji i instytucji rozmaitych, że udało się to z powodzeniem kolejną edycję przeprowadzić, jakby na to nie patrzeć w ubiegłym roku, czyli program z edycją 218, choć on za każdym razem ślizga się na dwa lata, czyli edycja 2.18 trwa w 2018 i 2019 roku. Teraz jesteśmy w edycji 2019, czyli jeszcze w przyszłym roku będzie ostatni rok edycji programu, który jest w budżecie Unii 2014-2020. To jest 130, prawie 140 milion 400 tysięcy osób. Skorzystało z tego programu. Proszę Państwa, milion prawie 400 tysięcy osób. W Unii Europejskiej. Tu, tu w Polsce. Nas... Mhm. W Polsce tyle osób skorzystało z tego programu. To jest naprawdę wielka pomoc. To jest prawie 70 tysięcy ton żywności rozdanej. I mamy szansę na przyszły rok. Wszystko wskazuje na to, tak to jest poukładane, że będzie tak samo. Czyli można powiedzieć, że zarówno bieżąca edycja, jak i ta miniona i ta, która jest w najbliższego roku, wszystko jest dobrze przygotowane, jest na etapie przygotowań i tylko cieszmy się, że udało się to fajnie w Polsce przeprowadzić i tak dużo osób mogło z tego programu skorzystać. Co będzie później? Jestem optymistą, bo problem nadal istnieje. Większy albo mniejszy, na pewno poprawia się sytuacja rodzin w Polsce, ale nadal są takie osoby, nadal są rodziny, które takiej pomocy potrzebują. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy pomyśleć o seniorach, dlatego że wiemy o tym, o tym się głośno mówi, że starzeje nam się społeczeństwo, że jednak ta grupa ludzi w wieku poprodukcyjnym jest niemała. I, i wsparcie tych osób, które sobie nie radzą, bo mają rozmaite problemy zdrowotne, lokalowe, yy, osobowe, Wymagają y, pomocy, i, i tutaj jest ogromna szansa, żeby tą ciężko zapracowaną, że tak powiem, y, fragment swojego życia mieli satysfakcję dożyć to godnie i, i w dobrym standardzie, więc mamy szansę to wspólnie zrobić. To bądźmy optymistami, że to się uda. Jan Szczęśniewski, śląski bank, prezes śląskiego Banku Żywności. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.